Witam Was serdecznie na webinarze poświęconym sprzedaży na Amazonie. Jest z nami Katarzyna Śliwińska, Key Account Manager w Amazon.pl. No i dzisiaj, tak jak sama nazwa wskazuje, będziemy rozmawiać na temat, jak zaistnieć na Amazon i skutecznie rozwijać sprzedaż w kraju i za granicą. Ale na samym początku zadam Wam standardowe pytanie. Czy wszystko słychać? Czy dobrze nas widać? Tak, wpisujcie miasta. Okej, widać i słychać. Dobrze, super, bardzo się cieszę, że nas widzicie, nas słyszycie. Dzisiejsze spotkanie powinno zająć nam około godziny 15. W czasie trwania tego spotkania bardzo Was proszę o to, żebyście wpisywali pytania. My na samym końcu postaramy się na wszystkie te pytania odpowiedzieć najlepiej, jak potrafimy. No i co, oddaję głos Kasi. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze. Dziękuję Bartek za zaproszenie. I na dzisiejszym spotkaniu postaramy się oboje odpowiedzieć na takie, myślę, że bardzo ważne pytanie, właśnie jak zaistnieć na Amazon, jak w ogóle na niego wejść i jak skutecznie rozwijać sprzedaż w kraju i za granicą, bo myślę, że to jest taki temat, który wielu z Was naprawdę interesuje. Ja się nazywam Katarzyna Śliwińska, jestem Key Account Managerem w Amazon i dzisiaj będę Wam towarzyszyć właśnie podczas tego spotkania. Ale zaczynając od samego początku. Na samym starcie muszę powiedzieć, że ten slajd jest już nieaktualny niestety, bo od około tygodnia mamy nowe centrum logistyki otwarte, które jest tutaj zaznaczone na slajdzie w kolorze takim burgundowym, modny kolor tego sezonu. To są Gorzyczki. Gorzyczki są położone na południu Polski i to centrum logistyki e-commerce już jest w pełni operacyjne, więc również z tego centrum możecie korzystać, wysyłając swoje produkty, na przykład w modelu FBA. Oczywiście o wszystkim Wam zaraz opowiem, o modelach logistyki, o etapach współpracy i tak dalej. Natomiast reasumując, mamy w Polsce 11 centrów logistyki, w całej Europie dużo, dużo więcej. Jak widzicie, to są te błękitne punkty zlokalizowane w kluczowych miastach i w takich miejscach, które ułatwiają nam transport tych wszystkich produktów bezpośrednio do klienta. Łódź, Świebodzin, Kołbaskowo, okolice Poznania, Okmiany, Wrocław, więc korzystamy z tej logistyki, która jest już w Polsce od ponad 10 lat. Natomiast sam Amazon.pl, sam sklep istnieje od ponad 3 lat i też chciałabym zachęcić i przedstawić, jak właśnie w szybkich i łatwych krokach na ten Amazon wejść, jak zaistnieć i jak wypromować swoje produkty. Co warte podkreślenia, 20 miliardów złotych to są inwestycje w Polsce w latach 2012-2022. Tworzymy też wiele tysięcy miejsc pracy. Jak widzicie, to jest plus 70 tysięcy bezpośrednich i też pośrednich miejsc pracy dla naszych pracowników. I obecnie w katalogu mamy więcej niż 400 milionów produktów na właśnie naszym sklepie Amazon.pl. Jeśli chodzi w ogóle o wejście jako sprzedawca na Amazon, to kluczową kwestią jest to, że zakładając konto na Amazon, jedno konto to jest dostęp do wszystkich klientów w całej Europie. Więc za pomocą jednego konta możecie dotrzeć do klientów tak naprawdę w całej Europie, a dostępnych macie do tego 9 sklepów internetowych. Ich flagi są tutaj na dole. Na pewno największy rynek w Europie to jest rynek niemiecki, UK, ale też chciałabym zwrócić uwagę na rynki rosnące, czyli na przykład Polska, Szwecja, Holandia, Belgia, Włochy też są bardzo dużym rynkiem, więc jest tutaj szereg możliwości, tak żeby zacząć lokalnie, ale działać właśnie globalnie. Jeśli chodzi w ogóle o korzyści ze sprzedaży na Amazon, to jest to takie miejsce dla osób, które jeszcze się zastanawiają, może mają jakieś wątpliwości, gdzie jest miliony aktywnych
kont klientów na całym świecie. Ci klienci mają konta Prime'owe, więc to jest darmowa dostawa. Oni tylko i wyłącznie czekają na produkty, które Państwo zaoferujecie. Łatwa ekspansja zagraniczna. Tak jak już powiedziałam, Amazon to firma globalna, więc działając lokalnie, jesteście w stanie w łatwy sposób oferować swoje produkty również za granicą. Oczywiście trzeba się do tego przygotować i tutaj też myślę, że Bartek będzie w stanie więcej o tym powiedzieć. My też w tym pomagamy, wspieramy ze strony właśnie i podatkowej, i też przygotowania produktu, opisów i jakby doradztwa w zakresie jakości tych wszystkich ofert. Natomiast tutaj dajemy taką możliwość, że w ramach jednego konta właśnie te 9 sklepów macie na wyciągnięcie ręki. Trzecia sprawa to jest FBA, czyli właśnie ta nasza rozbudowana sieć logistyczna w Europie i na świecie. Tutaj bym właśnie też zwróciła dużą uwagę na to, że mamy w Polsce te 11 centrów logistyki e-commerce, które prężnie działają, między sobą przesyłają towary każdego dnia i jest to naprawdę duże ułatwienie dla firm, które chcą po prostu skalować swój biznes, ponieważ nie wykluczamy tutaj takiego rozwiązania, że część produktów wysyłacie od siebie, czyli używając swojej logistyki, natomiast chcąc poszerzyć tutaj swój zakres i skalę, wykorzystujecie model FBA do tego, żeby skalować swój biznes, żeby dotrzeć do tych klientów na przykład w Niemczech, na przykład we Francji, ale też w Polsce, tak, żeby tutaj zaoszczędzić może na wysyłce, żeby ta logistyka była zaopiekowana właśnie przez Amazon. Ważna kwestia dla właścicieli marek. Myślę, że tutaj też wielu z Was jest właścicielami jakiejś przynajmniej jednej marki, czy to zarejestrowanej w Urzędzie Patentowym Polskim, czy to w EUIPO. My dajemy pełną ochronę właśnie dla właścicieli marek. Nawet jeśli nie chcecie sprzedawać na Amazon, to ja serdecznie zachęcam, żeby markę zarejestrować w Brand Registry. To Wam da taką przestrzeń nawet na przyszłość, żeby ta marka była po prostu chroniona. To jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, żeby chronić swoją własność intelektualną, swoją markę, nazwę, czy to swojej firmy, czy to swojego brandu. Dlatego właśnie stworzyliśmy Brand Registry, żeby też wyłapywać takie niuanse, jak na przykład nieuprawnione użycie czy to znaku towarowego, czy też właśnie nazwy waszej firmy. I codziennie nasze zespoły na całym świecie pracują nad tym, żeby właśnie takie sytuacje niwelować. Amazon to jest świetne miejsce też do zbierania opinii i budowania wiarygodności. Jeżeli startujecie ze swoją marką i chcecie zbudować właśnie tą markę i wiarygodność jej, to w łatwy sposób możecie uzyskać opinie, gwiazdki, tak zwany rating, który przenosi się pomiędzy marketplace'ami, co ważne. Więc jeśli uzyskacie pozytywną opinię na rynku niemieckim, ona będzie przetłumaczona też na rynku polskim. W ten sposób zbieracie te opinie, podnosicie też poziom zaufania do swojej marki, do swojego produktu, tym samym zwiększając sprzedaż, tak? Bo na tym nam najbardziej zależy. Wytłuszczony cały punkt, czyli promocyjne stawki prowizyjne. O tym opowiem oczywiście zaraz, bo mamy przygotowany tutaj też fragment odnośnie promocji, które obecnie są na Amazon.pl, zarówno dotyczące przechowywania, czyli logistyki, jak również prowizji od sprzedaży i opłaty abonamentowej. Oczywiście Amazon daje możliwość zwiększenia widoczności marki, bo marki są oczywiście najbardziej widoczne u nas na platformie. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej było tych produktów markowych, żeby one były widoczne, żeby one były po prostu jakościowe dla klienta końcowego. Rosnąca popularność Amazon w PL to jest niewątpliwie coś, co też chciałabym postawić na pierwszym miejscu dzisiejszego spotkania. Polska to jest rynek rosnący i widzimy ogromne zainteresowanie wśród kupujących, również rosnącą ilość klientów w programie Prime. Okej. I tak też patrzę po komentarzach, ale nie zapytałam na początku, kto z Was jest małym i średnim przedsiębiorcą, kto z Was jest dużą firmą, kto z Was jest jednoosobową działalnością, ale skupiając się na małych i średnich przedsiębiorcach w Polsce, to jest jakby coś, co buduje, myślę, że naszą gospodarkę w Polsce i również na Amazon tacy przedsiębiorcy są
widoczni, zauważalni, to oni kreują sprzedaż, to oni dostarczają klientom najlepszą jakość usług i najlepsze produkty. I właśnie od małych i średnich przedsiębiorców 30 milionów w 2023 roku, czyli w zeszłym roku, to jest liczba sprzedanych produktów. 30 milionów, to jest tak jakby co sekundę sprzedawał się jeden produkt. To jest równoznaczne z tym, że rok do roku małe i średnie przedsiębiorstwa urosły 5 milionów. To jest bardzo dużo i z tego też jesteśmy bardzo dumni, że właśnie ten sektor gospodarki jest też widoczny właśnie na naszej platformie, na Amazon.pl. Po prawej stronie widzicie taki podział na województwa, to też myślę, że jako w ramach ciekawostki, gdzie się najlepiej sprzedają produkty. Na pierwszym miejscu to jest województwo mazowieckie, na drugim małopolskie, na trzecim wielkopolskie. Natomiast skąd mamy najwięcej sprzedawców? I tutaj największy wzrost rok do roku plus 70% to jest województwo, słuchajcie, opolskie. Ja tutaj, to jest moja teoria, tam myślę, że jest takie zagłębie meblarskie, więc myślę, że to też z tego wynika. I Polska, jak wiecie, jest bardzo, bardzo dużym eksporterem, jeśli chodzi o meble, więc tutaj bardzo, no, znaczy ta wartość jest po prostu uzasadniona takimi czynnikami, ale na drugim miejscu mamy na przykład województwo wielkopolskie, plus 25% rok do roku i województwo zachodniopomorskie też 25% rok do roku. Ok. Przedstawię teraz pokrótce takie kroki, które są niezbędne, żeby założyć w ogóle konto. Dla osób, które już gdzieś tam są po tym etapie rejestracji, wideoweryfikacji i tak dalej, zostańcie z nami, na pewno będzie coś ciekawego jeszcze później. Ponadto pamiętajcie, że taka dodatkowa weryfikacja waszych dokumentów, waszej tożsamości może się wydarzyć na każdym etapie, więc Amazon może was poprosić na przykład o dodatkową weryfikację po 3 miesiącach istnienia konta, po roku, po 2 latach. O, chyba mam tutaj nie po kolei, ale dobra. Dobra, jesteśmy. To chciałam pokazać. Jeśli chodzi o tworzenie konta sprzedawcy w serwisie Amazon, to musicie przygotować sobie podstawowe dokumenty, zanim usiądziecie do komputera, zanim ten link zostanie otworzony przez was. I podstawą to jest posiadanie adresu e-mail, którym będziecie się logować do systemu Seller Central. Wybierzcie taki mail, który będzie dedykowany właśnie tej platformie, tak żeby żadna wiadomość wam po prostu nie umknęła w gąszczu tych wszystkich wiadomości z różnych źródeł. Druga sprawa to jest numer telefonu. Amazon zakłada taką logowanie dwuskładnikowe, czyli po każdym wpisaniu hasła będziecie zobligowani do tego, żeby wpisać kod, który przyjdzie na ten właśnie numer telefonu, który podacie. Więc to jest niezwykle ważne, żeby ten numer telefonu był ważny i użytkowany przez was. Pełna nazwa firmy. Wpisujemy to, co mamy w dokumentach, czy to jest spółka z o.o., czy to jest właśnie JDG. Musimy to wpisać jeden do jednego, tak żeby tutaj była spójność z dokumentami. Potrzebna też jest karta. Karta może być kredytowa, debetowa. Ta karta będzie nam niezbędna do tego, żeby po prostu środki, które będą niezbędne do ściągnięcia od was za podstawowe usługi, miały jakieś źródło. I tak jak już mówiłam, informacje o sprzedawcy i firmie, to może być na przykład wyciąg z KRS-u w przypadku spółek lub CIDG w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczej. Będzie wam też potrzebny dokument tożsamości. Dokumentem tożsamości jest dowód osobisty, przypominam, lub paszport. Niestety nie uznajemy takich dokumentów jak prawo jazdy, dlatego prośba, żeby mieć już tutaj przygotowany właśnie albo ten paszport ze zdjęciem, albo dowód osobisty również ze zdjęciem. Konto bankowe. Fajnie, żebyście mieli już na starcie konto bankowe, bo chcemy wam przelewać po prostu pieniądze za waszą sprzedaż, więc wpływy do sprzedaży będą kierowane na wskazane przez was w rejestracji konto. Oczywiście można to konto sobie później zmienić. No i nazwa. Nazwa sprzedawcy w serwisie Amazon. Często dostaję takie pytania, czy tą nazwę można sobie też podmienić na jakimś tam etapie. Tak, można dodatkowo. Na każdym rynku można sobie wymyślić inną nazwę. Więc na przykład na rynku niemieckim damy nazwę jakąś taką niemiecko brzmiącą, na rynku polskim inną i tak dalej, i tak dalej.
Jako kolejny krok będziecie weryfikowani poprzez wideo lub też zrobienie zdjęcia właśnie z waszym dokumentem tożsamości. Możecie też być poproszeni o przedstawienie dodatkowych informacji, na przykład zezwolenie na prowadzenie działalności lub też na przykład rachunku na adres, na który firma jest zarejestrowana. Jeśli mielibyście jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi o rejestrację, to tutaj zostawiam wam mail, na który możecie kierować swoje zapytania. To jest wsparcie@amazon.pl. Tylko mikrofon przesunę. Dobra. Okej. Okay. Zobaczę, czy tutaj niczego nie pominęliśmy. Dobra. Przejdziemy sobie teraz do kroków, jeśli chodzi o takie ogólne kroki wystawiania produktów na Amazon i w ogóle jak wygląda ta ścieżka sprzedawcy. Pierwszy krok to jest na pewno ta rejestracja, tak? Czyli rejestrujemy konto na sell.amazon.pl. Jeśli jesteście właścicielami marek, to równolegle rejestrujecie markę w Amazon Brand Registry. Drugi krok to jest wystawienie produktów. Ja też w późniejszym etapie przedstawię, jakie my mamy metody na wystawianie tych produktów, bo jest teraz ich aż 4. Trzeci krok to jest wysyłka do klienta. I tutaj wybieracie, czy wybieracie model FBM, czyli wysyłka od siebie, od was, tak jak w tradycyjnym modelu logistycznym, czy też Fulfillment by Amazon, czyli wybieracie usługę logistyczną od A do Z przeprowadzoną przez Amazon. I krok czwarty to są wszystkiego rodzaju działania marketingowe, od okazji, wydarzeń sprzedażowych, na przykład Prime Day, teraz będziemy mieli Black Friday, Cyber Monday, ale też sponsoracje, czyli reklamy sponsorowane, budowanie w ogóle wartości, jeśli chodzi o produkt i markę, na przykład Brand Story, to też jest takie działanie, które w kolejnym kroku będzie mogło być wdrożone. Dobra. Rejestrację już przeszliśmy. Pozytywnie, mam nadzieję. No i czas na wystawianie produktów. Tak jak mówiłam, 4 metody obecnie dostępne do dawania produktów. Można produkty dodawać manualnie. To jest taka metoda, którą ja rekomenduję dla sprzedawców, którzy mają niewiele tych produktów i chcą, żeby te oferty były naprawdę dopieszczone. Niewiele, mówię tutaj o takiej ilości jak 10-20 produktów, tak? Bo jesteśmy w stanie wtedy sobie każdą ofertę ręcznie atrybutami uzupełnić i ta oferta będzie jak najbardziej tożsama z tym, co mamy na przykład na innych platformach. Druga metoda to jest wystawianie przez tak zwane flat file. To jest nic innego jak szablon, który pobieracie dla danej kategorii i grupowo po prostu rzucacie produkty poprzez właśnie nasz system. Trzecia sprawa to jest integracja. My mamy integrację pełną z narzędziami typu na przykład BaseLinker, iDoSell, czyli możecie tutaj sobie za pomocą merchant tokenu, czyli takiego tokenu sprzedawcy, powiązać konto Seller Central właśnie z tym integratorem, który już macie u siebie zainstalowanego. I czwarta metoda, dosyć nowa, plik niepochodzący od Amazon. Możecie wrzucić, uploadować plik, który nie jest plikiem pochodzącym z Amazon, czyli nie jest tak zwanym flat filem, nie jest szablonem, ale jest na przykład eksportem z innego marketplace'u albo jest na przykład eksportem z integratora. Co jest ważne? Ważne, żeby tam były EAN-y, tak? Ponieważ my tutaj musimy mieć podstawowe atrybuty. Oczywiście, jeśli czegoś będzie brakować, system wam o tym wszystkim powie i trzeba będzie uzupełnić brakujące informacje. Oj, chyba za szybko. Dobra. Jakość. Słuchajcie, jakość jest najważniejsza. Na pewno Bartek to potwierdzi, że jakość ponad ilość. I to, co mogę powiedzieć na kanwie tego produktu, to jest to, żeby zadbać o te podstawowe informacje, bo to jest to, co klient widzi i na ich podstawie po prostu dokonuje wyborów zakupowych. Na przykład właściwy dobór słów kluczowych. W tytule musimy powiedzieć, jaka to jest marka, co to jest. Pamiętajcie też o tym, że większość klientów wyświetla te oferty na telefonie. I teraz tak, jeśli chodzi o telefon, to teoretycznie tych znaków w tytule mamy 80.
ale jest taki, jest taka kwestia z gwiazdką, że jeśli widzicie tytuł, który jest wyświetlony właśnie na ekranie waszego smartfona i teoretycznie to jest 80 znaków, pamiętajcie, że na końcu są trzy kropki, które po rozwinięciu będą stanowiły pełny tytuł, czyli de facto macie tych znaków 77. To jest coś, myślę, że o czym niektórzy nie mówią, ale warto to zapamiętać, żeby nam po prostu na przykład mocy tej danej ładowarki ściennej nie ucięło w połowie, tak żeby klient mógł za pierwszym razem zobaczyć, co on po prostu kupuje. Ważne jest, żeby ta nasza ładowarka była w dobrej kategorii. To jakby też na starcie musimy sobie ustalić. Klienci też kupują oczami, więc duża liczba zdjęć oraz filmik na pewno pomoże, by ten produkt wypozycjonować. Co mamy na myśli przez dużą liczbę? Rekomendujemy od 5 do 9 zdjęć plus na przykład jeden filmik, który pokaże, jak w praktyce można użytkować na przykład tą ładowarkę albo taki filmik 360. Też myślę, że klienci bardzo sobie cenią takie filmiki. Czytelne informacje na temat produktu. Tutaj nie umieszczamy żadnych ogólników, żadnych informacji o darmowej dostawie, jaki to produkt jest super i tak dalej. Natomiast staramy się, żeby to były rzeczowe informacje na temat właśnie mocy, marki, jak ten produkt działa, do czego służy i tak dalej. I po prawej stronie widzimy tak zwany box polecanej oferty, też zwany buy boxem przez niektórych. I tak jak widzicie, mamy cenę, informację, czy dany produkt jest w Prime, czyli jeśli jest szybka dostawa, to jest to widoczne, przez kogo jest sprzedawany i wysyłka jest skąd. Czy to jest wysyłka z Amazon, czy to jest model na przykład FBA, czy to jest wysyłka właśnie ze źródła, czyli od sprzedawcy. Dobra. I tak jak mówiłam, bullet pointy, czyli punktory, to co widzieliście tutaj, w tych kropeczkach na samym dole. To muszą być kwestie, które są bardzo krótkie, przejrzyste, oparte na faktach. Powinny być opisowe, jasno komunikujące właśnie zalety, korzyści tego produktu i właściwości. Możecie tam uwzględnić właśnie słowa kluczowe. Słowa kluczowe, myślę, że też jest wiele narzędzi i zewnętrznych, i wewnętrznych u was, jak możecie zbadać, które słowa kluczowe będą odpowiednie dla danego produktu i też dla danego klienta. To jest miejsce, żeby właśnie ich tam użyć. Nie używamy zwrotów typu właśnie świetna jakość, popularne w tym sezonie, tania wysyłka i tak dalej, zobacz inne moje produkty. Nie, bo to są po prostu takie słowa, które nic nie wnoszą i mogą być traktowane właśnie jako słowa kluczowe, a nikt po takich słowach kluczowych nie wyszukuje produktu. Idziemy dalej. Logistyka. Tak jak już mówiłam, możecie wybrać pomiędzy dwoma modelami realizacji zamówień. Model FBM, my też go nazywamy MFN, czyli Merchant Fulfillment, polega na tym, że to wy wysyłacie dany produkt. Przechowujecie go, magazynujecie, dbacie o to, żeby wszystko było spakowane odpowiednio dla klienta, nadajecie tą paczkę, czy to do paczkomatu, czy to do kuriera, odpowiadacie za zwrot, odpowiadacie za wszelkiego rodzaju reklamacje, zapytania, telefony klientów i tak dalej. Natomiast ten drugi model, który przejmuje logistykę od was, czyli od sprzedawców, nazywamy FBA, czyli Fulfillment by Amazon. I tutaj przygotowujecie po prostu produkty do wysyłki na nasz magazyn, do naszego centrum logistyki e-commerce. I od tego momentu de facto sprawdzacie, jak towar się sprzedaje, jak możecie wesprzeć tą sprzedaż działaniami marketingowymi. Natomiast ta cała logistyka, czyli sprawdzanie jakości, magazynowanie tego towaru, wysyłka, zwroty, obsługa klienta, spoczywa na Amazon. I zastanawiałam się już jakiś czas temu, jak tak właśnie skrócić ten poprzedni slajd i wymyśliłam takie jedno zdanie, które myślę, że dobrze to odwzorowuje. Że nam zależy na tym, żeby sprzedawca skupił się na tym, żeby rozwijał tą sprzedaż, czyli ty sprzedajesz, a my dostarczamy. My bierzemy od ciebie ten cały ciężar związany z logistyką, a tobie dajemy przestrzeń na to, żebyś na przykład szukał nowych produktów, żebyś rozwijał swoją markę, żebyś skupił się tutaj na promowaniu tych produktów, nad jakością tych ofert, a my tą pracę, którą myślę, że robimy najlepiej, czyli logistykę, cały ten łańcuch logistyczny, przejmujemy od ciebie i bierzemy na siebie odpowiedzialność też za obsługę klienta.
I tutaj już wchodzimy w kwestie promocyjne. Warto wspomnieć przy FBA, że obecnie mamy obniżone stawki, jeśli chodzi o właśnie FBA, czyli realizację zamówień przez Amazon. Ta tabela prowizji jest zmieniona od 12 sierpnia i te obniżone stawki obowiązują w ramach krajowych zamówień FBA. Co to oznacza? To oznacza, że jeśli produkt na przykład znajduje się w jednym z naszych centrów logistyki e-commerce w Polsce, dajmy na to w Poznaniu, i macie zamówienie od klienta z Rzeszowa, to wtedy właśnie ten obniżony cennik jest po prostu zastosowany. I na przykładzie taka paczka to może być, nie wiem, na przykład doniczka, laptop, myślę, że też by był w jakimś takim większym opakowaniu. 43 cm na 34 na 26, mniej niż 1,4 kg. Przed promocją to była kwota 6,88 zł netto za cały ten proces logistyczny, włączając w to karton, taśmę, wypełniacz, to, że pracownik to spakuje, wysyłkę kurierem do klienta lub też paczkomatem, ewentualny zwrot i obsługę tego zwrotu i obsługę tego zamówienia. Jeśli chodzi o te obniżone koszty, to teraz za taką paczkę, za to wszystko, co wymieniłam, zapłacicie 3,69 zł netto. Więc też musicie sobie zadać pytanie, co jest dla Was korzystne, bo może ta logistyka po prostu będzie dobrym motorem napędowym, żeby rozkręcić sprzedaż w Polsce. Co jeszcze, jeśli chodzi o Prime? Na pewno znaczek Prime. Produkty, które są w FBA, najczęściej otrzymują odznakę Prime. To gwarantuje klientom szybką dostawę i nieograniczoną. Co to oznacza? Jeśli jestem użytkownikiem Prime, to nawet jeśli zamawiam produkt za 5 zł, za 4 zł, za 10 zł, ta dostawa jest zawsze gwarantowana za zero. Mamy też dane najnowsze odnośnie wzrostu sprzedaży. Jeśli już sprzedajecie dany produkt w modelu sprzedaży od siebie, czyli wysyłka od siebie, i przekierujecie go na model FBA, albo go przekierujecie, albo też częściowo jakby oddacie w logistykę, to po takim przejściu wzrosty plasują się na poziomie do 50%, więc już mamy pewność, że klienci, którzy nam ufają, filtrują też te oferty, jeśli chodzi o Prime, i wiedzą, że po prostu ten towar jest u nas w Centrum Logistyki Commerce, jest dostępny, zawsze mogą go zwrócić, zawsze mogą do nas zadzwonić, napisać maila na czacie i tak dalej, i tą opiekę będą mieli 24 godziny na dobę. FBA na pewno ułatwia sprzedaż w całej Europie, bo magazynując, nawet jeśli chodzi o polski rynek i w polskich tutaj centrach logistyki, to w łatwy sposób my jesteśmy w stanie ten produkt na przykład dostarczyć do klienta z Niemiec. Więc to jest bardzo, bardzo duże ułatwienie, jeśli chodzi o ekspansję, jeśli chcecie rosnąć. Koszty, myślę, że poprzedni slajd bardzo dużo wyjaśnia w kwestii kosztów, to są konkurencyjne stawki, które jesteśmy zapewnić właśnie dla naszych sprzedawców, szczególnie teraz właśnie z tą promocją minus 50. I to jest promocja dla wszystkich, dla kont istniejących, dla kont nowych. To jest zdecydowanie oszczędność czasu, bo po tym jak wyślecie, czy to paczkę w postaci kartonu, czy też paletę, de facto kwestia zamówień i zapytań klienta nie jest tematem, który już spędza Wam sens powiek. Ten towar jest dobrze zaopiekowany. Z ciekawości, jeśli będziecie kiedyś mieli możliwość uczestnictwa w takiej wycieczce, na przykład do naszego Centrum Logistyki e-commerce, wirtualnej na przykład, to serdecznie zachęcam. Zobaczcie, jak to wygląda, jak ten proces jest zorganizowany i jak to wygląda od A do Z. Zadowolenie klientów? No na pewno, ponieważ obsługa klientów odbywa się w ich języku. Nie musicie używać translatorów, nie musicie się tutaj męczyć z łamaniem języka, jeśli ktoś do Was napisze, zadzwoni, więc my się tym wszystkim zajmujemy, obsługujemy też zwroty i podajemy dokładny czas dostawy, bo mamy taki tracking, który nam pozwala praktycznie co do godziny ustalić, gdzie ta paczka się znajduje. I troszkę o działaniach marketingowych, bo jak już mamy ten listing, mamy te oferty u nas w portfolio, mamy obrany model wysyłki, część towaru możemy mieć na przykład w FBA, no to chcielibyśmy, żeby te nasze oferty były widoczne. Ja pokrótce powiem, myślę, że też Bartek będzie ten temat rozwijał ze swojej strony i jak agencja może Wam w tym pomóc. Natomiast
Zbliża się też okres promocyjny, czyli Black Friday, na pewno wiecie, Cyber Monday, jesteśmy świeżo po naszym takim drugim prime, PBDD. Natomiast jest mnóstwo możliwości, jeśli chodzi o promowanie waszych produktów. Tutaj macie wymienione 4 z nich. To są zwykłe okazje, okazje, które możecie ustawić na 7 dni, okazje błyskawiczne, czyli do wyczerpania na przykład zapasów, i ekskluzywne okazje prime. Zbliża się właśnie ten Black Friday, więc tutaj też pokażę taki wykres, co było przed i czego się spodziewamy. 4. kwartał jest na pewno kluczowy, tak? Czyli widzimy, że jeśli chodzi o ten wykres po lewej stronie, to jest sprzedaż, ona się zaczyna już tak październik, listopad, grudzień, to jest nasz pik. I też to jest tożsame z tym, że trafik, czyli wejścia na nasze sklepy, rosną. To jest też dobry czas, żeby zacząć, żeby wrzucić te oferty, żeby zarejestrować konto, bo mamy dla was promocję. I o tej promocji chciałabym na koniec, żebyście właśnie nie zapomnieli i żebyście pamiętali po wyjściu z tego webinaru, że obecnie, jeśli zarejestrujecie się z naszą pomocą, jeśli będziecie nowym sprzedawcą, to dajemy wam 6 miesięcy bez opłaty abonamentowej. Czyli tak naprawdę oszczędzacie minimum 995 zł bez VAT-u, co myślę, że jest super korzyścią na start. I też 6 miesięcy bez prowizji od sprzedaży, jeśli chodzi o rynek polski. Czyli prowizja, niezależnie od tego, czy sprzedajecie produkty dla zwierząt, meble, żywność, wynosi 0%. I to jest przez pół roku. Dlatego serdecznie was zachęcam, żebyście się też kontaktowali poprzez właśnie tego maila wsparcie@amazon.pl, ponieważ jesteśmy, chcielibyśmy was zaprosić wszystkich nowych sprzedawców do programu wsparcia polskiego sprzedawcy. Co jest w tym słowie, w tym programie wsparcia? Na pewno polskojęzyczne wsparcie sprzedających. My akceptujemy też dokumenty polskojęzyczne, jeśli chodzi o Seller Central i Brand Registry. Gwarantujemy wam materiały edukacyjne, webinary, takie jak ten na przykład, i właśnie promocje, z których możecie skorzystać, unikalne okazje, udział w jakichś pilotażowych projektach itd., itd. Pomoc techniczna, myślę, też jest nieoceniona podczas wystawiania ofert oraz tworzenia tych sponsor adsów, czyli kampanii marketingowych. I to, do czego serdecznie zachęcam, to jeśli chcecie zacząć tą przygodę z Amazon, nie wiecie jak, chcielibyście mieć takiego opiekuna bezpośrednio z Amazon, to napiszcie do nas na wsparcie@amazon.pl i tam udzielimy wszystkich wskazówek. Jeśli macie istniejące konto i macie jakiś problem, z którym się borykacie, nie wiecie jak go rozwiązać, to też serdecznie zachęcam, pokierujemy w odpowiednie miejsce. I teraz przekazuję głos Bartkowi. Bartek opowie wam, jak agencja może wspierać was w tych pierwszych krokach i jak tak naprawdę budować swoją tożsamość marki na Amazon, jak rozwijać tą sprzedaż i jak okiem agencji powinien wyglądać taki właśnie idealny start. Super. Na początku, tak jak Kasia wspominała, tematem dzisiejszej mojej, nazwijmy to, prezentacji jest rozwój sprzedaży z pomocą agencji. I kilka słów na początek o mnie, jakby żebyście wiedzieli tak naprawdę, czym nasza agencja się specjalizowała, skąd my się w ogóle wzięliśmy i co nas być może wyróżnia gdzieś na rynku. Przede wszystkim, no ja nazywam się Bartłomiej Piątkowski, jestem współzałożycielem AMZ Team Pro by Abyssu. Do tej pory tak naprawdę wprowadziliśmy na Amazon około 400 kont, około 400 sprzedawców wystartowało swoją sprzedaż, bądź też ją rozwijało za pośrednictwem naszej agencji. Ale to nie wszystko. My na swoim własnym koncie, bo też jesteśmy sprzedawcą na Amazonie, nasza wiedza to nie tylko i wyłącznie teoria, jesteśmy też w tym wszystkim praktykami. Przechodziliśmy przez te wszystkie procesy, o których opowiadała Kasia, KYC, czyli Know Your Customer, czyli rejestracja, wysyłki produktów na magazyny, sprzedaż, reklama i tak dalej. To jest nasz chleb powszedni. Do tej pory, odkąd zaczęliśmy sprzedaż na Amazonie, sprzedaliśmy już ponad 700 tysięcy produktów fizycznych, rzeczywistych, wysłanych do klienta. Na marketing znowu, o którym opowiadała Kasia,
jak na złość, nie chce mi się przeskoczyć. O, dobrze. Na marketing, o którym opowiada Kasia, od początku życia naszego konta wydaliśmy już niebagatelne ponad 1 milion euro. Naszych własnych pieniędzy z tej sprzedaży, dlatego też mamy jakieś doświadczenie i wiemy, że marketing jest bardzo ważną kwestią, jeżeli chodzi o rozwijanie sprzedaży na Amazon, tak naprawdę od samego początku życia produktu, które najczęściej na przykład bywa Amazon Exclusive, czyli ekskluzywnym produktem na przykład dla platformy Amazon. Jaka jest nasza rola w sprzedaży na Amazonie? Jaka jest rola agencji najczęściej w sprzedaży na Amazonie? W czym my pomagamy? Przede wszystkim rolą agencji na Amazonie jest, tak jak tutaj widzicie, szereg rzeczy. Przede wszystkim wsparcie merytoryczne, to w czym też pomaga wsparcie sprzedaży w Amazon.pl. Zarządzanie kampaniami reklamowymi, czyli jeżeli macie jakiekolwiek problemy, to tak naprawdę możemy przejąć za was zarządzanie tymi kampaniami, zbudować dla was strategię, rozwinąć wam tą sprzedaż, pokazać wam tak naprawdę, kim są wasi klienci, dlaczego kupują, na jakich słowach kluczowych. Znowu odnosząc się do tego, o czym mówiła Kasia. Jeżeli stworzycie swój katalog, to możemy wam wskazać jego mocne strony, jego słabe strony. Możemy wam również pokazać, w jaki sposób optymalizować logistykę, czyli w jaki sposób na przykład zmienienie modelu z MFN-u, czyli z wysyłki od was bezpośrednio do klienta końcowego, może wpłynąć na wzrost sprzedaży, który bardzo często występuje, bo tak jak wspominała Kasia, sam Badge Prime powoduje wzrost konwersji, wzrost ilości osób, które odwiedza i wzrost ilości osób, które kupuje dany produkt diametralnie. Oczywiście również prowadzimy case'y w imieniu klienta, czyli zarządzamy różnego rodzaju problemami, wyzwaniami, kontaktujemy się z supportem, kontaktujemy się również z klientami, jeżeli jest taka potrzeba. Jest to jedna tak naprawdę z dziedzin, z zadań takich agencji jak nasza. Rozwiązujemy problemy ze zwrotami, rozwiązujemy problemy z tak zwanymi AZ-ami, czyli z gwarancjami, ale też, tak jak na przykład w tym momencie jest to bardzo popularna kwestia, monitoring jakości konta. W tym momencie jest bardzo duży temat związany z prawem, jeżeli chodzi o Amazon w Europie, o jeżeli chodzi o Europę, które już zawsze zapominam, czy to jest GDPR, czy też chodzi o ogólnie o tak zwany responsible person, czyli o odpowiedzialną osobę, czyli w tym wypadku też pokazujemy, podpowiadamy, gdzie są te problemy, z którymi produktami i również pomagamy załatwiać te kwestie prawne. Tworzenie i optymalizacja ofert, czyli od samego początku, kiedy wchodzicie na Amazon, to również my możemy dla was przygotować karty katalogowe, również mamy doświadczenie w zdjęciach, możemy albo poprowadzić wasz zespół marketingowy, wasz zespół grafików, albo też przygotować w wielu wypadkach jakieś briefy do tego typu działań. I oczywiście też optymalizacja oferty. Kiedy wasza oferta sprzedawała i z jakiegoś powodu przestała, to również możemy wam wskazać, dlaczego taka sytuacja mogła mieć miejsce, co ewentualnie należy zmienić, żeby znowu wrócić do tej sprzedaży, albo żeby urosnąć z tą sprzedażą. Bardzo często też zgłaszają się do nas firmy, które potrzebują, mają jakiś produkt, natomiast nie wiedzą, jak na Amazonie, czy to w Polsce, czy to w Europie, dany produkt sobie radzi na rynku. Mamy odpowiednie narzędzia, aplikacje do tego, żebyśmy byli w stanie wam powiedzieć, jakie wygląda mniej więcej rynek, jak wygląda konkurencja, na co konkurencja zwraca uwagę, czy wasze produkty posiadają te cechy i podpowiedzieć wam, z kim na danym rynku, bo często to nie są ci sami konkurenci, którzy w Polsce, na przykład w Niemczech występują, kim oni są, jakie mają produkty i na co warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim też, co jest bardzo, bardzo istotne, jeżeli chodzi o karty katalogowe na Amazonie, pomagamy w pozyskiwaniu i analizie recenzji, ponieważ to jest bardzo ważny aspekt przy budowie każdego produktu, tak zwany social proof, czyli innymi słowy to, w jaki sposób ten produkt dotarł do klienta i jak on go przyjął. Ponieważ pamiętajcie o tym, że wy możecie znać swój produkt, możecie być bardzo często nawet w nim zakochani, wiedzieć, że on realizuje pewnego rodzaju problemy tego klienta. Natomiast jeżeli tego dobrze nie pokażecie w katalogu, jeżeli dobrze nie dotrzecie z tą informacją do klienta, to potem może się okazać, że w recenzjach klient kompletnie nie rozumie, dlaczego ten produkt na przykład tyle kosztuje, albo że rzeczywiście tego typu problemy jest w stanie rozwiązać. Nasza specjalizacja jako agencji to coś, co nazywamy data-driven decision making, czyli innymi słowy, na Amazonie posiadamy tak ogromną ilość danych, że bardzo często ciężko jest je przerobić zwykłemu śmiertelnikowi, zwykłemu sprzedawcy. Również tutaj przychodzimy z pomocą, żeby tego typu decyzje, tego typu dane agregować, przedstawiać dla was te informacje w możliwie najprostszy do strawienia najłatwiejszym do strawienia postaci. Również naszą specjalizacją jest wsparcie merytoryczne, czyli nie tylko te działania operacyjne, nie tylko działanie
związane z wdrożeniem produktu, z wdrożeniem marketingu, ale także przygotowanie do sprzedaży międzynarodowej. Tutaj jak najbardziej merytoryczne wsparcie, jeżeli chodzi o kwestie związane z podatkiem VAT, jeżeli chodzi o kwestie związane z rejestracjami do różnego rodzaju odpowiedników BDO na różnych rynkach i tak dalej, i tak dalej. Ponadto wymagania prawne i logistyczne, dokładnie. Zrozumienie wymagań prawnych, logistyka i fulfillment, poprawna rejestracja konta i weryfikacja KYC. Tutaj akurat jeżeli chodzi o tą weryfikację KYC, to tak jak Kasia mówiła, wsparcie sprzedaży w Amazon Polska bardzo mocno w tym pomaga i dzięki czemu bardzo często, dużo łatwiej wam się przez to, przejść wam przez ten proces właśnie dzięki temu, że macie wsparcie Amazon Polska. Też bardzo często, kiedy nawiązujecie współpracę z nami, to my również współpracujemy z Amazon Polska i najzwyczajniej w świecie wymieniamy się pewne rodzajem kompetencji, dzięki czemu zdecydowanie łatwiej polskim sprzedawcom jest rozpocząć swoją drogę na Amazonie w Polsce. Zrozumienie wymagań prawnych jest bardzo ważne. Tutaj mogę odnieść się do takiego case'u chociażby dzisiaj, gdzie właśnie jeden ze sprzedawców wysłał nam całą paletę produktów, które bywają z różnych powodów problematyczne, na przykład mogą sprzedawać różne produkty, na przykład z CBD, które jest bardzo popularne w Europie, jeżeli chodzi o na przykład produkcję w Polsce. Bardzo często mają pewnego rodzaju restrykcje legislacyjne, prawne na innych rynkach, dlatego też wspieramy, podpowiadamy, że dane produkty nie przejdą, dane produkty nie mogą być sprzedawane na Amazonie lub też inne produkty mają ogromną na to szansę, lub też podpowiadamy, jakie rzeczy wykluczyć na przykład ze składu, żeby te produkty były dostosowane do prawodawstwa w danym kraju. Kolejną kwestią to to, o czym wspominałem, to jest logistyka i fulfillment. Tutaj jak najbardziej podpowiadamy, bazując na kubaturze, jaką posiadacie waszych produktów, jaki model byłby dla was prawdopodobnie najbardziej korzystny, bądź też podpowiadamy, z jakich ewentualnie firm trzecich, gdyby taka sytuacja mogła pomóc, możecie skorzystać, żeby najzwyczajniej w świecie dostarczać te produkty taniej i być może nawet szybciej do klienta końcowego, co znowu będzie się przekształcało w konwersję waszych produktów. No i kwestie związane z KYC, również tutaj pomagamy, podpowiadamy, przesyłamy do was te listy wszystkich dokumentów, które są potrzebne, zanim usiądziecie do komputera, do tego, żeby zarejestrować to konto i też wspieramy w tym całym procesie. Dobrze. Marketing. I tutaj to jest jedna z najważniejszych kwestii, jeżeli chodzi o samego Amazona. Szczególnie w wypadku, kiedy na przykład macie swoją markę, być może już bardzo dobrze znaną na Amazonie polskim, wprowadzacie ją na Amazon.pl, ale w pewnym momencie chcecie wyjść na wody międzynarodowe. I może okazać się, że wasza marka kompletnie jest nieznana na przykład na rynku niemieckim. I wtedy, żeby rozpocząć taką sprzedaż, zachęcamy do tego i pomagamy, żeby zainwestować w marketing na Amazonie. Marketing tak zwany PPC, czyli pay per click, gdzie tak naprawdę mamy opłaty za każde kliknięcie naszego klienta. Dlaczego warto? Dlatego, że bezpośrednio inwestycja w marketing na Amazonie wspiera również pozycję waszego produktu, tak zwaną organiczną. Czyli doprowadza do tego, że nie tylko sprzedajecie lepiej w ramach marketingu, ale że też macie szansę na to, żeby sprzedawać dużo, dużo lepiej organicznie, już bez tego marketingu. Zwiększa widoczność, buduje też rozpoznawalność marki oraz pozwala na to Amazon w tym momencie, żeby również tworzyć kampanie wielokanałowe, czyli takie, które wychodzą już poza sam Amazon, co jest bardzo, bardzo korzystne, jeżeli chodzi o rozwijanie swoich marek na rynkach europejskich. Dobra, tutaj nie będę się nad tym rozczulał. Case study. Chcę wam pokazać najzwyczajniej w świecie na bazie kilku przykładów. Tutaj akurat Love Nature żadnego przykładu nie będzie miało. Na bazie V1 Trade, Pinea i Mówkę. To są nasze własne marki, które stworzyliśmy w wielu wypadkach albo samodzielnie, albo z pomocą naszych klientów, z pomocą naszych dostawców do tego, żeby rozpocząć sprzedaż na Amazonie. V1 Trade, tutaj będziemy mówili o właśnie sukcesie dzięki efektywnym kampaniom PPC. W Pinei pokażę wam, w jaki sposób SEO wpłynęło właśnie na sukces danej marki. I jeżeli chodzi o Mówkę, tutaj porozmawiamy o sukcesie dzięki optymalizacji katalogu pod względem graficznym, czyli pokażę wam, w jaki sposób te względy graficzne mogą mieć miejsce. Love Nature to też jedna z naszych marek. Tutaj rzeczywiście jest to sukces dzięki wykorzystaniu niszy, natomiast tutaj na tym nie będę się skupiał podczas tej prezentacji. Cztery filary sukcesu na Amazonie. Przede wszystkim produkty marki V1 Trade to są produkty, tak, to jest marka opakowaniowa. Jak widzicie na załączonym obrazku, mamy tutaj do czynienia ze zwykłą rolką stretchu, która w odpowiedni sposób skrojona na potrzeby magazynowe Amazonu, na potrzeby klientów, którzy są na Amazonie, sprzedała przez okres
ostatnich 7 dni, tak jak widzicie na załączonym obrazku, całkiem potężne ilości. I tutaj muszę bardzo was, bardzo mocno o tym powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z jednym SKU, czyli to jest jeden produkt w ramach platformy Amazon, który jest sumiennie budowany przez okres około 3-4 lat, buduje już dzisiaj na każdym SKU sprzedaż na poziomie około 10 tysięcy produktów rocznie. Amazon to ogromny biznes, to ogromny marketplace, który pozwala na to, żeby dotrzeć do ogromnej ilości klientów i rozwinąć sprzedaż do tego stopnia, że dzięki Amazonowi my na przykład dzisiaj i bardzo często też nasi klienci otrzymują laury konsumentów na rynku niemieckim, czy też nagrody z rynku niemieckiego za najlepsze produkty, za najbardziej odpowiedzialne produkty, jeżeli chodzi o jakość do ceny i tak dalej, i tak dalej. Rozwijając, mimo że to jest marka tylko Amazon Exclusive, my te produkty mamy tylko i wyłącznie na Amazonie i od niedawna na swoim własnym sklepie. Natomiast głównie cała marka została stworzona z myślą o samym Amazonie i tam była rozwijana. Mało tego, ten jeden SKU w przeciągu ostatniego roku wygenerował nam sprzedaż na poziomie 100 tysięcy euro. Jeden produkt, więc Amazon naprawdę daje duże możliwości do tego, żebyście byli w stanie skalować swój biznes, ponieważ tak naprawdę rozpoczynając z Amazonu.pl macie, tak jak wspominała Kasia, możliwość wyjścia na całą Europę i dotarcia do tych wszystkich klientów w całej Europie. Wydatki na marketing. Tutaj przedstawię wam, to jest wykres, który pokazuje wam wydatki na marketing na przestrzeni, odkąd zaczęliśmy na Amazonie. Jeżeli chodzi o cały Amazon, to dotyczy tylko wydatków na Amazonie niemieckim konkretnie w tym wypadku. I jak widzicie, nasz początek miał miejsce na początku 2018 roku. Dokładnie pierwsze kampanie, czego niestety tutaj nie widać, powstały w 2017 roku w listopadzie. Jak widzicie tutaj tą linię niebieską na załączonym obrazku, ta linia wskazuje nasze wydatki na samym początku oraz wydatki dzisiaj. Czyli innymi słowy, jak wygląda sytuacja na marketingu na Amazonie. Warto zaczynając sprzedaż na Amazonie, od razu zainwestować w marketing, ponieważ z biegiem czasu po prostu nam to wróci, zwróci nam się to i będziemy dzięki temu w stanie zbudować sprzedaż naszego produktu, ponieważ to dzięki marketingowi docieramy do szerokiej gamy klienta i wiemy, do którego klienta docieramy. Te paski, które tutaj widzicie, to ilość impresji, czyli na przestrzeni od 2017 roku do dzisiaj ponad 590 milionów razy nasze produkty w ramach marketingu tylko i wyłącznie zostały wyświetlone naszym potencjalnym klientom, co daje ogromny tak naprawdę tożsamość marki i to, że na przestrzeni tak wielu lat Amazon pozwolił nam zaszczepić informacje o tej marki dla bardzo wielu klientów. I teraz dojdzie do tego wszystkiego jeszcze jedna wartość, ta zielona, o której tutaj widzicie, czyli wartość, która na dzień dzisiejszy jest takim królem na Amazonie i jeżeli chodzi w ogóle o e-commerce. Jeżeli sprzedajecie, jeżeli chcecie zacząć sprzedawać na Amazonie, to musicie wiedzieć, czym jest tak zwany click-through rate, czyli ile osób zobaczyło dany produkt i ile osób w niego kliknęło. I tutaj chcę wam tylko powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, że tak jak widzicie, wydatki marketingowe również muszą być robione z rozsądkiem, również muszą być robione z dużą wiedzą, dlatego że nie zawsze za tym, że wydamy więcej na marketing, to jesteśmy w stanie osiągnąć dokładnie ten sam poziom właśnie click-through rate'u, czyli dotrzeć do odpowiedniej ilości klientów. Natomiast tylko i wyłącznie dzięki temu, że zainwestujecie w marketing, macie w ogóle szansę na to, żeby osiągnąć jakikolwiek click-through rate, czyli wyświetlić się waszemu klientowi, tak żeby miał on szansę zakupić wasz produkt. Także reasumując, jak widzicie, warto jest zacząć powoli, warto jest zacząć na jakimś poziomie, ale od samego początku reklama, marketing na Amazonie ma ogromne znaczenie, ponieważ tak jak wam przedstawiłem, na dzień dzisiejszy pozwala nam na to, żeby nasze produkty, produkty, które promujemy na Amazonie, produkty, którym pozwalamy, którym współpracujemy na Amazonie, miały szansę na to, żeby sprzedawać się w dużych ilościach. Drugi przykład to przykład marki Pinea. Jest to marka produktów drewnianych. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, mamy tutaj do czynienia ze skrzyneczką. Ta skrzyneczka w danym momencie jest bestsellerem w danej kategorii. Zbudowaliśmy tą markę, tak jak widzicie, w 2021 roku, czyli przez okres 3 lat staliśmy się bestsellerem na platformie Amazon, jeżeli chodzi o rynek niemiecki dla tego typu produktu. I dzięki czemu to osiągnęliśmy? Osiągnęliśmy to dzięki przede wszystkim jasnej komunikacji graficznej, zaraz wrócę do tego przykładu, jasnej informacji
graficznej tego produktu. To jest coś, co możemy dzięki marce, o której znowu wspominała Kasia, po zarejestrowaniu marki, stworzyć swój własny sklep, swoją własną markę w ramach Amazonu. To jest tak zwany brand store. I dzięki temu brandstorowi każdy klient, który wejdzie w ramach Amazonu, widzi, jak dokładnie ten produkt rozwiązuje różnego rodzaju problemy, jest w jakiś sposób przekonywujący do tego, żeby dany produkt zakupić. Dlatego identyfikacja graficzna każdego produktu jest tak bardzo istotna, no bo umówmy się, w rzeczywistości możemy sobie wziąć zawsze jakiś kubek do ręki. Możemy pójść do sklepu fizycznie i wziąć produkt, który chcemy kupić, następnie dotknąć go, oglądnąć z każdej strony. Natomiast w internecie tą rolę zastępują właśnie grafiki. Im lepiej one skonstruowane, im lepiej one przedstawione dla klienta, tym lepiej przedstawiają wartości, dzięki którym klient może być przekonany o tym, żeby dany produkt zakupić. Tak samo jeżeli chodzi o storefront, mogą być to typy wykorzystania danego produktu, mogą być to ładne produkty pokazane w ładnej atmosferze, tak żeby przedstawiały wartość dla każdego klienta. Już pomijam fakt informacji tak naprawdę tekstowej, która utwierdza tylko i wyłącznie zawsze klienta w tym, jak to wygląda. Też pokażę wam, że Amazon.pl posiada również możliwość tworzenia takich storefrontów i dzięki temu możemy właśnie na Amazonie.pl, to przepraszam, to jest akurat A+ Content, czyli to jest rozszerzenie katalogu graficznego każdego klienta i dzięki temu rozszerzeniu klient nie tylko może wyczytać z punktów tak zwanych bullet pointsów czy z tytułu, czym jest dany produkt, ale również na grafice zobaczyć, jak ten produkt może rozwijać jego zainteresowania, realizować jego problemy, czy też jak może w ogóle wyglądać w rzeczywistości. Dzięki temu zastosowaniu najczęściej właśnie zwiększa się ten CTR, o którym mówiłem, jeżeli chodzi o marketing, bo musicie to wiedzieć, że wszystkie te kwestie, o których tutaj rozmawiamy z Kasią z wami, które wam przedstawiamy, łączą się ze sobą bardzo, bardzo mocno. Im lepiej zrobiony katalog, tym lepiej działający marketing. Im lepiej działający marketing, tym lepsza sprzedaż. Im lepsza sprzedaż, tym więcej recenzji. Im lepsze recenzje, im więcej tam informacji, tym lepiej możemy dostosować nasz katalog do potrzeb naszego klienta. A im więcej informacji umieścimy w produkcie, tym większe prawdopodobieństwo, że klient, który do niego przyjdzie, będzie w stanie zrealizować zakup, bo dostanie odpowiedź na swoje pytanie. Tak jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, jest to A+ Content do tego produktu. Po prostu pokażę wam go tak naprawdę na szybko. Tutaj jak widzicie kącik kulinarny, wielofunkcyjność. Jest to tylko jeden z przykładów wykorzystania tego elementu do tego, żeby odpowiedzieć na pytania pojawiające się w głowach klientów. I ostatni z tych przykładów, czyli Mówka, jest to marka produktów dla dzieci. Tutaj mamy również sukces dzięki optymalizacji, dzięki pod względem graficznym. Przede wszystkim produkty dla dzieci zawsze muszą przedstawiać pewnego rodzaju wartość dla klienta, ponieważ musimy pamiętać o tym, że nie zawsze jest tak, że sprzedając nasz konkretny produkt, my kierujemy ten produkt do konkretnej osoby, tak? Często na przykład w produktach takim, jakim są zabawki, to rodzice kupują zabawki dzieciom, a nie dzieci kupują zabawki sobie. I tak w wypadku na przykład dla produktów dla bardzo małych dzieci, no niemowlę nie wybierze swojego produktu, dlatego najczęściej należy tak przedstawić dany produkt, żeby przedstawiał wartość dla właśnie rodzica. I jak widzicie tutaj na załączonym obrazku, są to zdjęcia też, nie będę tego ukrywał, w wielu wypadkach wykorzystane jest tutaj AI, sztuczna inteligencja, która znowu też jest na Amazonie i którą możemy wykorzystywać w ramach platformy do tego, żeby tworzyć tego typu zdjęcia, co też jest bardzo, bardzo wartościowe. Jak widzicie, mamy tutaj dziecko, które bezpośrednio przemawia do podświadomości każdego rodzica. Możemy sobie wyobrazić, jak nasze dziecko będzie wyglądało z danym produktem. Są tutaj przedstawione wartości danych aspektów, danych tak zwanych unikatowych cech sprzedażowych danego produktu. Mamy również przedstawienie, jak ten produkt może wyglądać w rzeczywistości w użytkowaniu i mamy również coś, co dla rodziców jest bardzo ważne, kubaturę danego produktu, czyli jak duży będzie ten produkt, czy on rzeczywiście, moje dziecko się do niego zmieści, czy on spełni moje oczekiwania. Właśnie dzięki temu i dzięki znowu A+ Contentowi, który jest tworzony do tego typu grafik, osiągnęliśmy w bardzo krótkim okresie, myślę, że to jest, tutaj akurat nie mam daty, ale marka Mówka została stworzona na przełomie 2022 i 2023 roku, z tego co pamiętam, staliśmy się topowym produktem, jeżeli chodzi o tego typu produkty na Amazonie. Mimo tego, że na Amazonie bardzo podobnych produktów jest bardzo, bardzo wiele. Więc znowu,
Nie podchodźcie do tego w ten sposób, że jeżeli wasz produkt jest jednym z tysiąca innych produktów, które są na Amazonie, to nie macie szans na sukces. Wręcz przeciwnie, jeżeli w odpowiedni sposób przedstawicie swój produkt, to zawsze macie szansę na to, żeby sprzedawać na Amazonie. Bo tutaj jest jedna bardzo ważna rzecz. Na Amazonie wszyscy mają równe szanse. I to jest bardzo... To jest niesamowita rzecz, której tak naprawdę nie da wam żaden inny model sprzedażowy. Ponieważ na Amazonie, niezależnie od tego, czy jesteś Sony, czy jesteś LG, czy jesteś nieznaną marką, potencjalnie masz dokładnie te same szanse i te same narzędzia, jakimi dysponują ci więksi gracze i z biegiem czasu możesz osiągnąć dokładnie taki sam sukces jak oni w ramach platformy Amazon. Dobrze, przejdźmy sobie tutaj dalej. Tak jak tutaj widzicie, 1509 sztuk sprzedanych odkąd zaczęliśmy sprzedaż tego produktu, co daje łącznie 160 tysięcy euro, jeżeli chodzi o ten produkt. Więc znowu, w bardzo krótkim czasie zbudowanie dużego potencjału sprzedażowego danego produktu. No i to jeżeli chodzi o moją prezentację, to byłoby na tyle. Chciałbym wam serdecznie podziękować i chyba myślę, że przejdziemy do odpowiadania na pytania. Tak. Widziałam kilka interesujących pytań. Okay. I myślę, że możemy przejść do tej sekcji. Czy jak mam firmę w Niemczech, to muszę się zarejestrować w niemieckim Amazonie czy na polskim? Może Kasiu, ty odpowiesz? Tak. No cóż, najprościej ci będzie się zarejestrować chyba na polskim Amazonie i sprzedawać tutaj przez właśnie Amazon.pl. Nie ma tutaj ograniczeń, jeśli chodzi o pochodzenie danej firmy. Mało tego, jeśli zarejestrujesz firmę w Polsce, to możesz skorzystać właśnie z tych promocji. Więc no serdecznie zachęcamy do tego, żeby używać i żeby korzystać z tych promocji, tak żeby budować swoją pozycję na rynku polskim już od startu. Tak jak też wspominaliśmy, jedno konto, cała Europa, 9 sklepów, więc tutaj nic nie stoi na przeszkodzie, żeby też wykorzystać tą szansę de facto, bo domyślam się też, że masz na przykład VAT niemiecki, żeby umożliwić na przykład przechowywanie towarów w Niemczech. To jest sytuacja wręcz idealna, możesz potwierdzić, Bartek. Jak najbardziej. Przechowywanie towarów w Polsce plus na rynku niemieckim, jesteś blisko z produktami dla swojego klienta niemieckiego, szybka dostawa, dostępność tych produktów, batch prime, jeśli wejdziesz na FBA, więc tutaj nie widzę żadnych przeszkód, żeby przez Amazon.pl, dokładnie przez stronę sell.amazon.pl się zarejestrować. Natomiast ja zachęcam do tego, żeby używać naszego adresu mailowego, bo dodatkowo dostaniesz po prostu miejsce w programie wsparcia, tak? Także opiekuna i dostęp do tych wszystkich benefitów, o których rozmawialiśmy. Także serdecznie zachęcam. Tak, ja jeszcze dodam jedną rzecz, o której tutaj Kasia powiedziała. Jeżeli masz VAT niemiecki, to jeżeli wysyłasz te towary, to Amazon tak rozrzuci te towary, żeby były najbliżej twojego potencjalnego klienta, więc znowu będziesz miał zdecydowanie szybszą dostawę. Natomiast możesz zarejestrować się na Amazonie po prostu polskim, co jest dużo wygodniejsze, bo będzie to też w wielu wypadkach po prostu w języku polskim. Dokładnie. Przy wejściu na Amazon.de muszę mieć oferty na Amazon.pl. Nie musisz, ale czemu nie? Dokładnie. Jakby to, myślę, że kwestia tego, na ilu rynkach być, czy warto jakby być wszędzie, na każdym rynku, to jest tylko kwestia dobrego przygotowania. Jeśli posiadasz wszystkiego rodzaju kwestie formalne spełnione, czyli na przykład Lucid na rynku niemieckim, czy inne kwestie związane z kwestiami księgowymi na innych rynkach, to myślę, że nie ma co się ograniczać. I tutaj też w Polsce jest wielu klientów. Ta popularność Amazon w Polsce rośnie, jak widzieliście, zresztą na podstawie raportów, więc jak najbardziej serdecznie zachęcam, żeby być po prostu tam, gdzie jesteś przygotowany na to, żeby sprzedawać i żeby zapewnić tą najwyższą jakość dla klientów. Coś, Bartek, chciałbyś dodać? Ja chyba tutaj nie mam nic do dodania. Ja osobiście zawsze zachęcam was do tego, żebyście mieli te oferty na Amazonie.pl, bo tak naprawdę to jest po prostu dodatkowy klient, a bardzo łatwo, bardzo często, dużo łatwiej jest zrobić dobrą ofertę na Amazonie polskim, ponieważ znacie język polski naturalnie, organicznie nazwijmy to. No i też jest to dobry, fajny bardzo punkt wyjścia do tego wszystkiego. I tak dodam jeszcze od siebie, że na Amazonie polskim marketing też jest zdecydowanie tańszy niż na Amazonie niemieckim, więc zaczynając już dzisiaj, zaczynacie budować historię swojego konta, zdobywać recenzje na produkty, więc warto mieć tam swoje oferty. Mhm.
Dokładnie. Ja jeszcze dodam tylko, że jest taka kwestia techniczna przy wejściu na FBA. Jeśli chcecie magazynować te produkty w Polsce, to koniecznie musicie mieć aktywny listing w Polsce. A biorąc pod uwagę to, że już na przykład sprzedajecie na jakimś innym marketplace, no to myślę, że będzie to dla Was po prostu bardzo prosta kwestia, żeby te oferty sobie zintegrować i kolejno pracować na przykład nad jakością ofert niemieckim, w języku niemieckim. Zgadza się. Jeśli mam firmę w Polsce, lepiej zarejestrować się na... A to już właściwie było. Czy przy VAT OSS, sprzedając z Polski na Amazon.de, wystawiamy fakturę WDT0 dla firm, a dla osoby fizycznej fakturę imienną 19%? Tak. Okay. Pamiętajcie, że my też nie jesteśmy księgowymi. Dokładnie. I doradcami podatkowymi, dlatego jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania właśnie dotyczące rozliczeń VAT, WDT, przemieszczeń międzymagazynowych, to myślę, że wasza księgowa będzie najlepszym tutaj źródłem informacji, jak wystawiać faktury, z jakim VAT-em. Ta stawka VAT też jest u nas jakby z automatu naliczana, ale z gwiazdką, na przykład suplementy mają w Niemczech teraz inny VAT, więc dokładnie, musicie o tym wszystkim przed wystawieniem ofert pamiętać, żeby po prostu nie stracić na tym VAT-cie na przykład. Dokładnie, żeby nie być po prostu na tym stratą. Ja też zdecydowanie polecam skorzystanie tutaj z firmy księgowej, na przykład AmaVAT, która chyba współpracuje, z tego co wiem, z Amazonem bezpośrednio, ale też i bardzo wielu innych firm. My na przykład współpracujemy z Taxology, czy też z innymi firmami, które są dostępne na rynku i są to firmy wyspecjalizowane chociażby właśnie w zarządzaniu księgowością, w sprzedaży w e-commerce i też właśnie na Amazonie. Dokładnie. Czy można ubiegać się o opiekuna z Amazon? No oczywiście, nawet trzeba. Prośba, żeby napisać do nas maila, którego podaliśmy, wsparcie sprzedaży @amazon.pl i zaopiekujemy się Tobą od A do Z, od rejestracji poprzez rozwój sprzedaży, wejście na rynki zagraniczne. Zaproponujemy to, co mamy najlepsze w swojej ofercie i to będzie wsparcie polskojęzyczne, bezpłatne, także serdecznie zachęcam do kontaktu. Czy w ramach działalności nierejestrowanej też można sprzedawać na Amazon? No i to jest dobre pytanie, bo w sumie to nie znam odpowiedzi. To znaczy tak, to zależy. Okay. Jeśli chcesz jakby się rozwijać i sprzedawać za granicą, to jak najbardziej rekomenduję, żeby jakoś w jakiś sposób ustrukturyzować tą swoją działalność. I co do zasady, my opiekujemy się kontami, które gdzieś tam albo są w postaci JDG, albo w postaci spółki. Po prostu tak, żeby od startu mieć to wszystko uporządkowane. Kwestia jest też tego typu, jeśli na przykład masz swoją markę, no to rejestrując kody EAN, de facto musisz mieć tą działalność zarejestrowaną. Więc rejestracja działalności to też jest jakby temat, który myślę, że jest do zaadresowania z doradcą i też do przemyślenia, czy długofalowo, czy myślisz o tej po prostu ekspansji długofalowo, tak? Czy to ma być tylko, nie wiem, na 2-3 miesiące i chcesz sprzedawać, nie wiem, świeczki, które samodzielnie wykonujesz, czy chcesz jakby tutaj budować biznes po prostu na Amazonie w całej Europie? Chyba, że tutaj mowa o tym, że ktoś chce zacząć, bo jeżeli jest taka opcja i tylko chce spróbować na początek, no ja i tak bym rekomendował jednak posiadanie jednoosobowej działalności gospodarczej, czy też, no jeżeli to jest większy byt, no to jakiejś spółki różnego rodzaju, cywilnej, jednoosobowej i tak dalej, żeby po prostu być gotowym na to, co nadejdzie, no bo też może się okazać, że Amazon tak dobrze, że się tak wyrażę, zażre, że i tak trzeba będzie mieć tą firmę. Tak, a wszystko trwa, więc te sprawy wszystkie, jeśli chodzi o rejestrację znaku towarowego, rejestrację, nawet utworzenie konta bankowego, to wszystko trwa, to nie jest 5 minut, więc myślę, że warto o to zadbać już od samego początku. Okej. To było? Tak. Black Friday już niedługo. Tak. Na pewno widzieliście reklamy, także... 29 listopada, od razu pozwolę sobie na to odpowiedzieć. W tym roku będzie Black Friday na Amazonie. To, tak jak tutaj Kasia wspominała, naprawdę duże święto sprzedaży. Mm-hmm. Tak. Black Friday, Cyber Monday. Czy AMZ Team pomaga na każdym etapie sprzedaży na Amazon?
To dobre pytanie, czy na każdym etapie sprzedaży na Amazon. Generalnie, merytorycznie, na pewno na każdym etapie sprzedaży na Amazon. Jeżeli chodzi o taki aspekt wdrożeniowy, to musielibyśmy tutaj rozbić to prawdopodobnie case po case. Natomiast co do zasady, staramy się pomagać w każdym jednym, chociażby merytorycznie, a jeżeli chodzi o takie wdrożenia już procesowe, to wszystko zależy od tego, o jakim case będziemy mówili. Dlatego zachęcam Was serdecznie do tego, że jeżeli jesteście zainteresowani, żeby odzywać się, żeby zaglądać na naszą stronę amzteam.pro i tam możecie w ramach kontaktu zostawić na siebie namiar, bądź też na samym dole w stopce są 4 numery telefonu bezpośrednio do naszych handlowców i tam oni odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania. A przy okazji zachęcę Was, że jeżeli macie też dużo innych pytań, to też na naszym kanale Twoje drzwi do Amazon, tam staram się odpowiadać na bardzo, bardzo wiele potrzeb i bardzo często też bardziej zaawansowanych strategii sprzedażowych oraz marketingowych. Więc zachęcam serdecznie. Od ilu produktów najlepiej zacząć? O, to właśnie widziałam to pytanie, to jest bardzo ciekawe. Tutaj nie ma jasnej odpowiedzi. Najpewniej też byś odpowiedział, że to zależy. Tak jest. Bazując też na twoim przykładzie tej folii streczowej, tak? Jeśli to jest produkt, w który ty wierzysz, jest on bezpieczny, ma wszystkie certyfikaty, jest dobrze wypromowany, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tym jednym produktem wygenerować bardzo dużą sprzedaż, tak? Natomiast jeśli na przykład, bo nie wiem, czy osoba, która pyta, jest na przykład resellerem, czy jest dystrybutorem, czy ma swoją markę, czy ma tych produktów 5, 10 czy 50 tysięcy, to wtedy wszystko zależy od tego, jakim ty portfolio dysponujesz. Jeśli masz 5 super produktów, ekstra dopracowanych, masz super zdjęcia, ikonografiki, wierzysz w to, masz też budżet na właśnie jakąś reklamę, chcesz wejść w FBA i tak dalej, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć od 5. Natomiast jeśli jesteś na przykład dystrybutorem i sprzedajesz kosmetyki, to ja tutaj sugeruję, żeby się nie ograniczać, tak? Bo dzisiaj sprzedaje się jeden produkt, balsam do ciała, ale jutro może sprzedawca jakiś, nie wiem, inny wejść z niższą ceną, z lepszą logistyką, i już niestety stracisz tą pozycję. Dlatego tutaj bym jednak sugerowała, żeby wejść z całym portfolio. A ja odpowiem na to pytanie trochę inaczej, bo z mojej perspektywy na przykład nie ma znaczenia ilość produktów, tylko to, jak dobrze je przygotujesz. Ja mogę tutaj dać taki przykład, bardzo teraz na LinkedInie rzucają różnego rodzaju specjaliści. Na Amazonie.com jest jeden produkt w branży kosmetycznej, o której tutaj Kasia wspomniała, który na jednym SKU w ciągu 30 dni generuje 8,2 miliona dolarów sprzedaży. Więc to wszystko tak naprawdę bardzo mocno zależy i na pewno bym powiedział, że jakość nad ilość, natomiast tutaj bym się nie ograniczał. Jeżeli jesteś w stanie dowieść jakość na szerokiej gamie produktów, to że tak powiem, zacznij z szeroką gamą produktów, natomiast możesz się spodziewać tego, że te produkty, o które lepiej zadbasz, które lepiej opiszesz, które lepiej przygotujesz do sprzedaży, po prostu będą konwertować i sprzedawać się lepiej i z biegiem czasu po prostu będziesz w stanie nadbudowywać. Natomiast tutaj znowu, jeżeli tak jak Kasia mówiła, jesteście resellerem, który w swoim portfolio posiada 20 tysięcy już istniejących na Amazonie produktów, to jak najbardziej podpięcie się i zarządzanie tą sprzedażą na zasadzie ceny też będzie dla Was bardzo prawdopodobnie intratnym biznesem. Mhm. Czy produkty z własnymi kodami EAN są problematyczne w rejestracji? Ja bym powiedziała, że wręcz przeciwnie. Że to, że posiadasz własne kody EAN, to jest tylko na plus dla ciebie. Bo to ty nimi zarządzasz. To ty posiadasz certyfikat z GS1 najpewniej, który potwierdza autentyczność tego i ty możesz jakby modyfikować tutaj wszystkie informacje, jeśli chodzi o GS1. Więc to jest bardzo duże ułatwienie dla ciebie, bo jesteś w stanie udowodnić jako właściciel właśnie tak tych kodów EAN, że one należą do ciebie, a nie do kogoś innego. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że odsprzedajesz produkty pod jakimś dziwnym kodem EAN, który na przykład nie jest zarejestrowany w GS1, to już jest sytuacja jakby z drugiego końca tej barykady. Więc to, że posiadasz własne kody EAN, stawia cię naprawdę na bardzo dobrej pozycji. Zdecydowanie tutaj nie mam nic do dodania w tym zakresie.
I możliwość sprzedaży bez kodów EAN też jest możliwa. Tak. Także możecie ubiegać się o zwolnienie z posiadania takich kodów EAN, ale też zastanówcie się tak na przyszłość, weźcie sobie taki horyzont czasowy, jak chcecie tą sprzedaż i jak chcecie iść szeroko z tą ekspansją, ponieważ na którymś etapie i tak będziecie potrzebować tych kodów, więc może lepiej od startu zacząć z nimi, żeby ta sprzedaż była jak najbardziej jakościowa. Szczególnie, że to nie jest drogie, a daje bardzo duże bezpieczeństwo. Dokładnie. Czy to prawda, że jak sprzedajesz na innych marketplace'ach niż Amazon, to jak masz niższą cenę, to algorytm ucina ci zasięgi? No i to jest takie, podejrzewam, że jakby my co do zasady nie mamy zielonego pojęcia w 100% jak działa algorytm. Natomiast rzeczywiście Amazon, czytając o różnego rodzaju newsy, informuje o tym, że cena na Amazonie jest dla niego najbardziej istotna. Nie? Więc możemy się tutaj domyślać, że jeżeli, tak jak na przykład w tym momencie, pozwolę sobie powiedzieć, duża firma na AS Polski również wprowadziła taki mechanizm, który wymaga na sprzedawcy dodania kodu EAN i potem na bazie tego kodu EAN na dużych platformach sprzedażowych w Polsce weryfikuje cenę do tego, co jest na Allegro. Jeżeli dana cena, no już powiedziałem to, jeżeli dana cena na Allegro jest powiedzmy wyższa niż na innych platformach, to Allegro ucina powiedzmy zasięgi bądź też utrudnia tą sprzedaż. Natomiast na 100% nie możemy powiedzieć, że jest tak, jak jest napisane. Ja też dodam, że dla Amazon klient jest najważniejszy i to, żeby ta polityka cenowa była spójna. Nie wyobrażam sobie sytuacji, że na przykład na rynku niemieckim, wykorzystując popyt danego produktu, na Amazon byśmy windowali cenę, nie wiem, dwukrotnie, a na innym marketplace, mając zbliżone prowizje, umówmy się, ta cena byłaby dużo, dużo niższa, tak? Bo wiemy, że ten napływ klientów na Amazon jest dużo wyższy niż na innych platformach, więc to klient jest najważniejszy, tak? I my chcemy mu zapewnić po prostu najwyższą jakość w najlepszej cenie i tak, żeby to po prostu dostał o czasie. O, ja tutaj podam jeden przykład ze współpracy z różnego rodzaju klientami. Przestrzegam was bardzo mocno przed takim podejściem, że na przykład produkt kosztuje w Polsce 15 zł, a wy będziecie go sprzedawali na Amazonie w Niemczech za 15 euro. To po prostu nie zadziała, bo prawda jest taka, że za ceną musi być jakaś wartość, a jeżeli wy sztucznie windujecie tą cenę, no bo w cudzysłowie zagraniczny klient ma większy portfel, to zapewniam was, że znajdzie się ktoś, kto będzie po prostu sprzedawał ten produkt na tym rynku taniej i tak koniec końców ten klient będzie się czuł oszukany, musząc płacić wyższą cenę. Więc zachęcam was do tego, żebyście rozsądnie tą ceną operowali w stosunku, że tak powiem, ogólnoeuropejskim, a nie wychodzili z założenia, że jeżeli ktoś ma większy portfel, to na pewno zapłaci więcej, bo że tak sobie się wyrażę, ludzie nie są głupi. To ma krótkie nogi. Dokładnie. Czy Buybox jest dostępny od razu, czy jest to od czegoś uzależnione? Okej, okay, jeżeli chodzi o sam featured offer, czyli właśnie ten Buybox, to nawet przez sam Amazon jest na stronie, na helpie napisane, no, że Amazon nie udostępnia informacji, na bazie czego tak naprawdę podaje ten Buybox. Na to składa się bardzo, bardzo wiele kwestii. I czy on jest dostępny od razu? Najczęściej, jeżeli korzystamy z modelu Prime, czyli z wysyłki z Amazonu FBA, to pojawia się automatycznie możliwość korzystania z tak zwanego kup teraz. Natomiast w sytuacjach innych to wszystko zależy od tych kwestii, o których nawet tutaj rozmawialiśmy. Od ceny, od tego, jak tą cenę na różnych rynkach, że tak powiem, budujemy. Od tego, czy na Amazonie na przykład ta cena nie będzie największa i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie. Tutaj też mówimy o takim przypadku, gdzie jest wielu sprzedawców, na przykład oferujących ten sam produkt, tak? I kwestia tego, czy my też wygramy tego Buyboxa, czyli będziemy na tym pierwszym miejscu. A druga kwestia jest w ogóle, czy my jako na przykład osoba, jako sprzedawca, który oferuje nowy produkt, będziemy po prostu widoczni po tej prawej stronie. De facto to się kończy na tym, że po prostu cena jest widoczna, tak? Więc może być okres na początku, gdzie ten Buybox nie jest widoczny, jeśli jesteście nowym sprzedawcą i tak rzeczywiście się dzieje. Natomiast jako tutaj wsparcie sprzedaży i w programie wsparcia, my gwarantujemy, że od pierwszego tygodnia, jeśli zgłosicie się z takim problemem, to jesteśmy w stanie pomóc. Tak? O, super. No to jest na pewno bardzo wartościowa informacja. Pani Kasiu, więc chyba pytanie bezpośrednie. Dobrze. Czy Amazon Polska będzie aktywował Amazon Handmade
Tak to jest w innych krajach, gdzie na przykład w USA. Okej. Więc tak, Amazon dąży do tego, żeby te programy były ujednolicone jednak, czy to jeśli chodzi o programy, które są w Stanach, gdzie wiecie na pewno, że ten rynek USA jest już dojrzałym rynkiem i tam naprawdę jest wiele, wiele programów, o których my nawet nie słyszeliśmy jako sprzedawcy. Natomiast na ten moment wiem, że takiego programu nie ma. Myślę, że jakoś tam w perspektywie miesięcy, lat możliwe, że się pojawi. Natomiast to, co bym sugerowała, to użycie tego programu na rynku niemieckim, bo tam jest handmade. I właśnie za pomocą jednego konta i tych 9 sklepów możecie sobie zarejestrować konto polskojęzyczne przez Amazon, przez sell.amazon.pl i wystawić produkty na rynku niemieckim właśnie jako handmade. To też myślę, że z korzyścią, jak tak? Bo jak już będzie ten program w Polsce, to kwestia tylko przerzucenia tych ofert. Nie wiem, może jakaś nowa ikonografika, no, nowy opis, ale pewnie jak już sprzedajesz, to masz. Więc jak najbardziej myślę, że takie rozwiązanie na start byłoby okej. Jak najbardziej. Tutaj w 100% zgadzam się z Kasią. Jakby ilość programów, które tak naprawdę z miesiąca na miesiąc są dodawane na amazon.com, a także potem przerzucone na Amazon i tylko nie globalnie europejski, tylko potrafią być niektóre programy tylko w ramach danych krajów, jest tak porażająca, że często my nawet jako agencja musimy nadążać za tym, żeby te wszystkie programy znać i znać w ogóle zasady, jakimi one się kierują. No i też jakby dodam jedno, że bardzo często jest tak, że programy, które wystartują na amazonie.com są pewnego rodzaju takim fajnym pilotem do tego, żeby zobaczyć, jak to tam działa i one w końcu powinny pojawić się w Europie. Natomiast znowu, ze względu na ilość tych programów, bardzo rzadko ta informacja jest jakby podawana dużo, dużo wcześniej. My nawet jako agencja, my nawet jako sprzedawcy, bo na Seller Central tak zwanym mamy tam taką zakładkę news, gdzie bardzo często Amazon się dzieli informacjami, które albo się pojawią, albo coś, co się dzieje już teraz. Często nawet nie podawane są tam małe albo nawet duże zmiany, które my się po prostu potem natrafiamy na Amazon, nazwijmy to organicznie i dopiero potem staramy się do tego robić newsy i te zmiany komunikować szerszej społeczności. Natomiast jeżeli coś jest na Ameryce, to w końcu będzie na Europie. Kiedy? Nie wiemy. Czy kampania reklamowa na Amazon powinna wliczać w cenę produktu? Dobra, to chyba pytanie bardziej do mnie. Tak. Jeżeli chodzi o kampanię reklamową i wliczanie w jej cenę produktu. Słuchajcie, umówmy się, każdy produkt... Chyba najlepszym przykładem będzie tutaj chociażby znana marka telefonów Apple, ma dorzuconą cenę marketingową do swojego produktu. W pewnym sensie za jakąś część tej ceny odpowiada marketing. Natomiast jeżeli sprzedajecie na rynku polskim produkt za 30 zł w sklepie stacjonarnym, to nagle jak wejdziecie na Amazon i to nie dorzucajcie tam 15 zł, bo chcecie na to robić marketing. Ze względu na to, że najzwyczajniej w świecie ten produkt znany jest klientom za 30 zł. Marketing ma służyć temu, żeby zbudować wolumen sprzedażowy i pozycję organiczną, tak żeby dane produkty miały szansę na to, żeby sprzedawać się bez tej wysokiej ceny, bo za wysoką ceną po prostu spadnie wam konwersja na tym produkcie. Więc bardzo mocno odradzam dorzucanie bezpośrednio całości marketingu do ceny produktu. Jeżeli macie przestrzeń w ramach danej kategorii, danego słowa kluczowego, danego produktu na to, żeby na przykład podnieść delikatnie tą cenę i zainwestować całą tą wartość w marketing, to jak najbardziej w krótkim okresach mogę do tego zachęcać. Natomiast jeżeli chcecie, najzwyczajniej w świecie zakładając sobie, nie wiem, 15% na marketing, dorzucić 15% do ceny, to najczęściej, znowu kolokwialnie, ubije wasz produkt. Więc nie zachęcam do tego robienia. Bardziej patrzenia na to, w jaki sposób działa konkurencja, działa wasz produkt i działa wasza sprzedaż na innych rynkach, jeżeli na tych rynkach sprzedajecie. Dlaczego jak mam zarejestrowany znak towarowy, to wciąż nie mam pełnej kontroli nad swoją aukcją? Myślę, że to jest złożona kwestia i brakuje troszkę nam szczegółów tutaj w tym pytaniu. Pytanie, czy ta marka jest zarejestrowana w EUIPO, w Urzędzie Patentowym, czy to jest znak towarowy, czy to jest nazwa, czy to jest może patent i czy jesteś w Brand Registry. Czy masz konto zarejestrowane w Brand Registry ze wszystkimi rolami, które dają ci pełną
pełne prawo do edycji tak naprawdę, bo myślę, że o tym jest pytanie. Weź też pod uwagę to, że na przykład jeśli jesteś producentem, który 20 lat produkuje, nie wiem, poduszki i przez te 20 lat masz dystrybutorów, którzy wcześniej wpadli na pomysł sprzedaży na Amazon, to oni byli tą pierwszą osobą, która wprowadza markę. I to, co bym rekomendowała, to kontakt z supportem. I na podstawie dokumentów, które posiadasz, czyli właśnie certyfikatu z EUIPO czy z Urzędu Patentowego, przedstawienie faktów, że to ty jako podmiot XYZ jesteś właścicielem marki i tutaj nie powinno być z tym problemu, żeby przekierować na ciebie właśnie to prawo do edycji. Ale pytanie właśnie takie podstawowe, czy ta marka jest zarejestrowana w Brand Registry, czy to jest nazwa, czy to jest znak, no różne mogą być czy tutaj w ogóle ta marka jest rzeczy na katalogu, jakby dobrze czy jest wpisana. Aktywna, tak, czy to są twoje oferty, które są aktywne, bo tutaj też rozmawialiśmy przed webinarem na temat aktywności ofert i że wtedy jakby ta kontrybucja do katalogu jest jak najbardziej możliwa. Natomiast jeśli te oferty są nieaktywne u ciebie na profilu, no to może się tak zdarzyć, że po prostu ktoś inny będzie miał to prawo do edycji większą. Dokładnie. Czy mogę wybrać produkty, które będą na Amazon.pl, a które na Amazon.de? Jeśli dobrze rozumiem, to te produkty, które będą aktywne na Amazonie.pl i na Amazonie.de. Jak najbardziej. Amazon zezwala na taką możliwość aktywacji i dezaktywacji ofert w ramach danego rynku, więc jak najbardziej możesz wybrać, które z twoich ofert będą widoczne tutaj, a które będą widoczne tutaj. Tak, dokładnie. Z poziomu integratora, z poziomu Seller Central mogą mieć różne ceny, mogą mieć różne opisy, mogą mieć różne zdjęcia, bo na przykład często też widzimy produkty na Amazon.de, które mają ikonografikę w języku niemieckim, a na polskim no nie chcielibyśmy jakby dublować tej oferty w języku niemieckim, więc rekomendujemy, żeby to były dwie osobne ikonografiki. Dokładnie. Czy jeśli już sprzedaję na niemieckim Amazonie i korzystam z FBA w Niemczech, mogę przenieść obsługę do Polski łącznie z obsługą? Czyli chciałbyś chyba magazynować w Polsce i korzystać z tych korzyści wynikających z obniżonych stawek. Pierwsza sprawa to po prawej stronie, prośba, żebyś po webinarze sprawdził sobie w ustawieniach, czy masz włączone magazynowanie w Niemczech i w Polsce. To jest w ustawieniach właśnie przechowywania zapasów, FBA i to jest pierwsze zadanie domowe do wykonania. Jeśli tego nie masz zrobionego, to jeśli odklikasz tamten punkt, to twoje zapasy będą na bazie algorytmu przenoszone pomiędzy tymi dwoma krajami. Oczywiście pamiętaj o spełnieniu warunków formalnych, czyli jeśli chcesz przechowywać w Polsce, to musisz mieć VAT lokalny, czyli VAT polski, ale tak myślę, że nie ma takiego problemu. Jeśli byłyby jakieś pytania, to oczywiście support tutaj stoi otworem, albo nasz mail wsparcie@amazon.pl. Dokładnie. Tutaj nie mam chyba też nic do dodania. O ile procent FBA jest lepszy od FBM pod kątem wielkości sprzedaży? Mówiliśmy o tym, najnowsze badania mówią, że do 50%, jeśli już sprzedajesz w modelu FBM, wzrośnie twoja sprzedaż, jeśli przekonwertujesz lub też rozdzielisz na te dwa streamy swoje produkty. Także to jest taki wzrost do 50%. Niektórzy osiągają do 80%, bo jeśli mówimy tutaj na przykład o klientach z rynku niemieckiego, to są najbardziej lojalni klienci Prime, którzy mają do dyspozycji taki filtr na samej górze wyszukiwarki. Ja też to robię, przyznaję się, bo chcę, żeby ten towar do mnie przyszedł właśnie z magazynu Amazon. Więc jeśli ten klient niemiecki ustawia sobie taki filtr na samej górze, to automatycznie twoje oferty w modelu FBM są niewidoczne. Także zostają tylko oferty FBA. A jeśli one, te oferty z wysyłką od ciebie już się sprzedają, no to tym bardziej będą się sprzedawały w modelu FBA, bo zyskujesz właśnie tą pulę najbardziej lojalnych klientów Prime. Dokładnie, my z doświadczenia też wiemy w wielu wypadkach, że samo zmienienie sprzedaży z FBM-u na FBA po prostu zwiększa najzwyczajniej w świecie konwersję, czyli mieliśmy na przykład 500 klientów każdego miesiąca, którzy widzieli nasz katalog,
No i sprzedawaliśmy, powiedzmy, strzelam, do 15%, a kiedy przekonwertowaliśmy to na Prime'a, to zaczęliśmy sprzedawać do 40% tych samych ludzi, którzy tu weszli, więc ma to bardzo duże znaczenie, ponieważ no tak jak tutaj Kasia wspominała, po pierwsze są to bardzo lojalni klienci, po drugie samo FBA, sam Prime oznacza dla klienta brak problemu, szybką dostawę i szereg innych rzeczy, które są zakorzenione dzięki temu, że Amazon w Europie, czy też na świecie, jest od tak wielu lat, po prostu są synonimem jakości, synonimem tego, na czym właśnie zależy Amazonowi, czyli szczęściu klienta, jeśli mogę to tak powiedzieć. Tak. Zadowoleniu. Zadowoleniu. Czy jest jakiś kalkulator kosztów FBA, kalkulator prowizji do dopasowania marży? W ramach samego Amazonu Seller Central występuje taki kalkulator, nawet wpisując w search barze w ramach Seller Central FBA kalkulator, Amazon daje ci dostęp, gdzie możesz albo bazując już na istniejących SKU, na istniejących ASIN-ach, czyli produktach, które są na platformie Amazon, zobaczyć sobie ich kubaturę, którą wpisali sprzedawcy, ich koszt FBA tak zwany, czyli spakowanie tego, o czym mówiła Kasia, spakowania, kartonika, wypełniacza, etykietki i wysyłki. I możesz zobaczyć potem, bazując na swoich danych, za ile ty to kupujesz, być może za ile to produkujesz, ile ci z tego zostaje. Więc taki kalkulator jest jak najbardziej dostępny. Mhm. Dodam jeszcze, że dla osób, które nie posiadają konta, więc nie mają dostępu do Seller Central, kalkulator jest na stronie sell.amazon.pl w zakładce prowizje i opłaty. I tam macie online kalkulator, gdzie możecie też uwzględnić właśnie swoją marżę, koszt zakupu i na przykład koszt magazynowania, bo też o tym nie mówimy, a to jest na pewno duży aspekt końcowej ceny, więc tam możecie sobie porównać, jak to by wyglądało w logistyce realizowanej przez was bezpośrednio i jak już po obniżonych stawkach będzie to wyglądało przy logistyce Amazon. Ja też zachęcam do tego, żeby jednak zapoznać się z cennikiem w PDF-ie, tak. I tam zwróćcie uwagę na stronę 6. To jest to coś, co będzie was najbardziej interesować, jeśli mówimy o przesyłkach z Polski do Polski. I na stronie 6 zwracamy uwagę na kolumnę z nagłówkiem PL i tam macie wszystkie wartości dotyczące przesyłek według rozmiaru. Z tego co pamiętam, tam kwota się zaczyna od 2 zł netto, a kończy się na niespełna 9 zł za paczkę 60 na 120. Więc porównajcie to ze swoimi stawkami, jakie macie wynegocjowane u swoich przewoźników i zadecydujcie, czy może na przykład część produktów nie warto wysłać na FBA, żeby z tej promocji właściwie skorzystać, tym bardziej, że mamy Q4, więc ten okres, gdzie ta sprzedaż jest dużo, dużo większa, tak? Ja jeszcze jedną rzecz nadmienię do tego, co powiedziała Kasia, że zgodnie z Terms of Service, czyli zasadami Amazonu, możecie mieć 2 katalogi tego samego produktu, jeden właśnie w modelu FBM, a drugi w modelu FBA, co też pozwala wam na to, żebyście mogli przetestować, który z tych modeli działa lepiej. Mhm. Dokładnie. To też jest takie zabezpieczenie dla was, że jeśli nie zdążycie na czas wysłać danego produktu do naszego centrum logistyki, to zawsze ten klient, który do was wraca i liczy na to, że właśnie jest ten produkt do kupienia, będzie mógł zamówić go od was. To jest taki backup, więc który warto zawsze mieć. Co mogę jako sprzedawca zrobić w sytuacji, gdy klient Amazon DE twierdzi, że nie otrzymał produktu i domaga się zwrotu środku, a kurier DPD dostarczający produkt ma podpis osoby odbierającej produkt? Bardzo konkretne pytanie, chyba jakiś case kogoś, kto rzeczywiście już sprzedaje na Amazonie. To pozwolę sobie może ja odpowiedzieć. Jakby generalnie takimi bezpośrednimi przykładami, między innymi zajmujemy się my jako agencje. Natomiast jeżeli chodzi o tego typu historie i jeżeli masz rzeczywiście te wszystkie kwestie, to najczęściej nie musisz się niczego obawiać, jeżeli to wszystko jest zgodne z zasadami, bo nawet jeżeli klient założy ci AZ-a tak zwanego, czyli gwarancję i będziesz miała wszystkie te dokumenty i to wszystko będzie zgodne z prawem, no to jestem praktycznie przekonany o tym, że najzwyczajniej w świecie jesteś w stanie po prostu wygrać z danym klientem. Mhm. Chyba tyle w temacie. Natomiast no tutaj zachęcam do tego, żeby po prostu, jeżeli posiada się wszystkie te dokumenty, po prostu pozwolę sobie powiedzieć na to, nie przejmować się, bo to jesteś tutaj w tym wypadku chroniona. Tak, odwołanie, support. Dokładnie. Jak reagować, gdy resellerzy sprzedają moje towary w bardzo zaniżonej cenie, poniżej kosztów zakupu? Ciekawe. Pytanie.
pytanie brzmi, co to znaczy moje, bo jeżeli chodzi o to, że ty je produkujesz, no to pytanie brzmi, dlaczego ci resellerzy mają tak niskie ceny? Być może kupują w bardzo niskich cenach. Trzeba byłoby się zastanowić nad polityką twojej dystrybucji. No. Tak, to już jest taki temat, nawet nie stricte jeśli chodzi o marketplace, tylko chyba zarządzania prawami do odsprzedaży, tak? Też mam takie przypadki u sprzedawców, gdzie jakby sprzedaję wielu resellerom i to nie są tylko resellerzy, tylko jakby dystrybutor dystrybutora i tych jakby ogniw jest kilka i też nie jest w stanie dojść w pewnym momencie, co to jest za sprzedawca, kto od kogo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to też trzeba zacząć u źródła, jakie ty masz umowy ze swoimi chyba dostawcami, prawda? Nie chcę tutaj wchodzić w kompetencje jakby zarządzania i kwestii prawnych, ale to, co bym doradziła, to jednak przyjrzenie się polityce dystrybucji wewnątrz twojej firmy. Ewentualnie znowu mogę sobie pozwolić na to, że możecie zawsze się do naszej agencji odezwać i postaramy się wam merytorycznie podpowiedzieć, jak rozwiązywać tego typu problemy, bo też sami się z nimi borykaliśmy. Jak my sobie z nimi poradziliśmy, czy jak bardzo wielu sprzedawców, którzy u nas sprzedają, sobie po prostu u nas, na Amazonie sprzedają z naszą pomocą, sobie z tymi problemami poradzili. To chyba ostatnie pytanie, więc chyba nie pozostaje nam nic innego, jak bardzo serdecznie podziękować za to, że spędziliście te półtorej godziny z nami. Wow. I generalnie zachęcam was, tak jak wcześniej wspominałem, do tego, że jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie, piszcie, albo zaglądajcie na nasz kanał Twoje Drzwi do Amazon, gdzie staramy się odpowiadać na wasze bieżące pytania. Mhm. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za to, że przyjechałaś. No i co, zapraszamy was na kolejne materiały, które u nas są na kanale co środę. Dzięki. Dziękujemy. Koniecznie sprawdź nasze pozostałe materiały, a po więcej merytorycznej wiedzy zapraszamy Cię na media społecznościowe.